Marko z tej strony, Nexim, i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z historii Grand Theft Auto na moim kanale. No i zanim się obrócę i wam ujawnię, jak wyglądam, to najpierw sobie przejdźmy do garderoby. Ja się jeszcze nie będę obracał, ponieważ naprawdę jest coś fajnego, co się wam na pewno spodoba, chociaż cholera, teraz mnie zobaczycie tu. Dobra, w każdym razie tak się teraz prezentuje CJ. Jak widzicie, jest ładny full kapik, o którego chciałem mieć. Jest czarny z zielonymi elementami z DC. Tak się to chyba czyta, nie mam pojęcia. Nie chodzę w full kapach, więc nie mam pojęcia. Jeżeli źle, to mnie poprawcie. I wgrałem sobie koszulkę z PLN-ów. Pogrzebałem w plikach systemowych, użyłem IMG Tool i innych różnych Takes the Workshop. I zrobiłem sobie po prostu, wgrałem sobie własną koszulkę i własnego full kapa. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. I tak się prezentuje nasz CJ. Mi się naprawdę bardzo podoba. Zdecydowanie lepiej niż wcześniej. No ale przejdźmy jeszcze do garderoby, wam pokażę, co mam jeszcze. Tak jak wam mówiłem wcześniej, to chciałbym mieć tak, że miałbym chciałbym mieć zieloną chustę, okulary i full capa. Niestety się tak nie da, więc zobaczcie tutaj, jak wygląda z chustą i z full capem. I to jest moim zdaniem i chyba najlepsza opcja, ale niestety tutaj mówiliście mi, że nie chcecie, żeby nic przesłaniało budzie CJ, że tak to określę. No więc po prostu będziemy sobie bez tej chusty, ale jest jeszcze inna opcja. Znalazłem jeszcze trzeci sklep na terenie tutaj. Pojechałem sobie, pozwiedzałem troszkę i znalazłem jeszcze trzeci sklep, który się nazywał Prolabs. No i tam kupiłem tylko okulary przeciwsłoneczne, ale to moim zdaniem wygląda jeszcze głupiej niż bez tego. Więc po prostu będę sobie chodził w samym full capie, który i tak mi się bardzo podoba, no i ta koszulka z PLN-ów również. No więc dobra, tak się prezentuje mój CJ, tutaj wam na początku tak zaprezentowałem. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że się wam to spodoba. Po prostu, że tak wam pokazuję, co pozmieniałem w CJ-u jak na razie. Tak się prezentują jego statystyki. Chyba nic na razie jeść nie musimy. Tutaj dalej mamy tą kamizeleczkę, okej. Tutaj broni też troszeczkę mamy, jeszcze sobie tylko wejdziemy na daszek na dom Sweeta, żeby zgarnąć sobie no darmowy pistolet maszynowy, bo to się naprawdę bardzo przydaje. Chwila, tutaj nie wejdę, ale wejdę za to tu. Dobra, i teraz hop siup. O, dobra, udało się, jakoś strasznie dziwnie wszedł, ale udało się. Dobra, rozpędzamy się, hop, hop, raz, no i dobra. Tabel zmieniamy, amunicja została i dalej mamy tylko pistolet maszynowy, dobra, jest w porządku. No i dobra, w takim razie sobie lecimy na misję do Ridera. Pytanie tylko, czy będziemy mogli wykonać tą misję, bardzo bym chciał, żeby tak było. Więc błagam, czy da się. Tak, da się. Katalizator, okej. Hey, Ryder, what the hell you doing? Pozwólcie, że się napiję. I think I couldn't find that wet I buried. So I'm making my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling, cholera, jasna. Well, what should I call you? Midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. No, to mamy przerąbane. Smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. What's up? My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something-something on board for you, boy. Square business, man. Nie pojmuję. Nie, naprawdę nie ogarniam. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Okej, nie pojmuję totalnie, o co chodzi. Z po prostu z tym. Z policją, tak? Bo naprawdę to jest dla mnie dziwne i to bardzo. Bo wiem, że to są skorumpowani policjanci, no ale pracujemy teraz dla nich, ja już nic totalnie nie pojmuję. Okej, dobra, lecimy sobie na tory. Tutaj, skoro to jest pociąg, to chyba lepiej będzie po prostu zjechać na tory. Fuck, co ja jadę, co ja jadę. Okej, dobra, no i pytanie, co mamy tutaj zrobić? Pozabijać ich, czy co? Na to wygląda, to nasz pociąg. O, cholera jasna, tutaj jest niezła rozpierducha. Bastrzel Vagos, który rabują pociąg. Okej, spokojnie, spokojnie. Gin, kurde, blaszka gnoju. Pozbieramy sobie od nich broń, dlaczego by nie? Dobra,
Tak jak staram się robić tak jak mi radziliście, czyli strzelać po prostu w głowy i chroń pociąg przed balasami. O ty kurde blaszka balasi! Wyjazd mi stąd! Uciekaj stamtąd Ryder, uciekaj, uciekaj, bo zaraz wybuchnie. Dobra, zrobimy mu przewrót jak w CIA, kurde blaszka. Czemu nie mogę go zastrzelić? No, nareszcie. Dobra, idź sprawdź pociąg, CJ, sekunda, tylko sobie tutaj... Wróć na tył pociągu, okej, lecimy. Czyżbyśmy teraz mieli mieć jakąś akcję związaną z tym, że będziemy na pociągu, a on będzie jechał? Na to wygląda, o tak jest! Chill out, fool, we gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. Jak ja mam to robić, FM czy jak? O, fuck! Łap to, Ryder, a nie... No łap to! Dobra, jeszcze ta... No nie złapał! Co za frajer! No, dobra. Hop in the car and stab out, fool. Man, we got one time on tape. O, cholera, dobra, zajrzyj do pobliskiego warsztatu lakierniczego, aby zgubić winy. Okej, dobra, nie ma problemu. No co za skurczybyk, dobra, szybko do pay and spray. Ryder, kurde, skubany siedzi sobie tutaj z tyłu. Dobra, szybko proszę mi przemalować mój wóz. O nie, tak wygląda okropnie. Zdecydowanie gorzej niż wcześniej, zdecydowanie. Dobra, lecimy sobie z powrotem na Grove Street, mamy trzy migające gwiazdki. I wszystko tutaj, już powoli policja naprawdę się robi coraz mądrzejsza, coraz lepsze jest to AI. Ponieważ, jak się na samym początku bawiłem na kodach, zanim jeszcze w ogóle zacząłem nagrywać, to odkryłem, że po prostu im więcej gwiazdek, to tym naprawdę, tym bardziej mamy przerąbane. Bo w Vice City tak naprawdę nawet w trakcie misji, gdzie mieliśmy 6 gwiazdek, a ja sobie przed czołgami uciekałem normalnym autem, no to jest naprawdę przerąbane i tylko to, że byłem w powietrzu, mnie ratowało. Ale pięknie, że zaparkował. For life, CJ. For life, you heard? Okej, dobra, chyba tutaj nie będziemy sobie przedłużać, tylko po prostu polecimy na kolejną misję, jak na razie zgarniemy sam szacunek. No i okej, misja okradanie wuja Sama. Hey, run! Low. Run! Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Talk! Cause you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? So... No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns? Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit get the that out my face. Go man. Hit the like, way. You don't fuck with oh, that, come man. On, man. Come on. Bluster. Dobra, wsiadaj z Ryderem do furgonetki. Okej. Okay. What the fuck, helikopter? Ja zmienię sobie po prostu to z mapy. Dobra, już. Spokojnie, kolego stary, ja mam takiego już skilla, że to jest masakra. Don't matter how much shit the city throw at you, CJ, you gotta stick by your homies. Yeah.
Rafila, jak ja tam mam dojechać? Okej, dobra. Czyli sobie lecimy tutaj, będziemy sobie jechać po obrzeżach. O, fuck, tylko nie zmieniaj kamery, nie, please. Dobra, jest już okej. Dobra, tutaj już widać doki, więc zaraz sobie po prostu to wymieniemy. O, żyje! Dobra, 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 tutaj już wszystko wracamy na prawidłowy tor. Zaraz sobie skręcimy tutaj gdzieś w lewo, jak będziemy mieli jakąkolwiek okazję. No, chyba zaraz coś będzie. Pytanie tylko, czy ja tam się mogę dostać tylko górą? Nie, nie, dobra, będę mógł jechać też normalnie, ale dalej. No i dobra, pięknie. Już sobie przejeżdżamy tutaj na doki. Po lewej morze, po prawej morze, a my sobie lecimy Ocean Dogs, tak jest. Dobra, przelecimy sobie tędy. No i jesteśmy na miejscu, okej, pięknie. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Get in there and open the damn gate. Tylko jak? Otóż frontową bramę strzelając przełącznik po drugiej stronie ściany. Ale jak przecież przejdę, to zaraz mnie będzie chciało zgarnąć to wojsko. No tak jest, właśnie oni. Hey, stop where you are! Yeah, it's he. What you gonna do now? Dobra, ja chcę mu w twarz strzelić. Tak jest, o to chodziło. Dobra. Pięknie, ale tutaj headshotik padł. Tam jest jeszcze jeden, zaraz go też ściągniemy. A tego nie mogę sięgnąć. Dobra, dobra, już jesteś mój. Dobra, pięknie. Tutaj już nie był headshotik, ale mimo wszystko było nice. Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for show. Open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Okay, we in. Move it, Ryder. You wanna get blasted? O kurde, blaszka. Dobra, wsiądź do wózka widłowego. O cholera, nie, 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 to mi szło źle w Vice City. Okay, homie, let's load this shit up. Jak mam podnosić skrzynkę? Num 2 oraz num 8. Okej, dobra. Dobra, to nie powinno być aż takie łatwe. Do rozglądania się w lewo i prawo. Ja tutaj mam myszkę do rozglądania się, chociaż teraz mam zajęte palce, więc... Dobra, 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 poszło, dwójeczka. No okej, lecimy następne. Dobrze, że nie mamy ograniczonego czasu, tylko mamy ograniczone życie Ridera, ale spokojnie z tym sobie damy radę. Mam przynajmniej nadzieję. No co, ty nie chcesz tego złapać? CJ, what's up, homie? Dobra, nawet szybko, szybki ma nawet wsteczny ten wózek widłowy, to jest nawet dobrze. Shit, CJ, shit! Dobra, dobra, nie pierdziel, Andrzeju, już wszystko ogarniam, tylko no błagam cię, nie mów mi, że jeden ten niedzielny żołnierz, że ciebie ściągnie. O cholera, ale mu ściągają HP! No błagam cię, Ryder, zrób coś, a nie ty nawalasz. Ja mogę wysiąść z wózka widłowego, czy nie? Dobra, spróbuję wysiąść z wózka widłowego. Pytanie, czy będę mógł. Mogę, tak jest, dobra. Dobra, tak będę chyba to rozwiązywał, bo inaczej Ryderami mi tutaj zatłuką i to szybko. No to sobie z nimi porać, ja już ściągam ten... Dobra, już, bo nie widzę, gdzie jestem. Dobra, ósemeczka, dobra, udało się. Dobra, i już lecę pomóc Ryderowi, bo zaraz on padnie, tylko nie umiem manewrować z tym wózeczkiem. Dobra, wysiadamy szybko. I teraz, kabum, bum, 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 bum. No przecież obrywasz głowę, jakim cudem nie padasz. Zaraz ja padnę. Już nie mam kamizelki. Dobra, dasz już sobie radę, Andrzeju, nie mów mi, że nie.
Zostały jeszcze tylko dwie skrzyneczki. Ej, gdzie jestem? Przecież wydawało mi się, że są tu jeszcze. Ej, no czemu ja nie mogę odjechać? No już mogę, ale nie mogę odjechać. Ej, no gdzie są te skrzynki magiczne? Ej, no powiedzcie mi, please, gdzie są te skrzynki? Autentycznie nie mam pojęcia, gdzie są te skrzynki. Nie mam pojęcia, skąd ja mam to wziąć, a Ryder na stówę zaraz zginie. O, mi coś chyba powiedział, chwila. Historia. Wyłażę ze wszystkich dziur. Na zewnątrz jest ich więcej, Boże! Na zewnątrz to znaczy, że chyba... A, że tutaj są te skrzynki, tak? To o to chodzi? Może też być, że na zewnątrz jest więcej, że żołnierzy. Nie, to chyba nie o to chodzi. Dobra, 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 szybko, trzeba tego ściągnąć, szybko! Ej, no Ryder, dlaczego ty jesteś taki słaby, stary? Nic nie ogarniasz fazy. Shit, CJ, shit! No i skąd teraz znowu? Pokaż mi tylko go tutaj, kurna, na tej... Poszedł na hita. Nie denerwować mi, proszę, Rydera. Dobra, on strasznie dziwnie jedzie. Dobra, wysiadamy, wysiadamy szybko. Teraz gdzie ktoś tutaj wyskoczy na naszego zioma? Dobra, jak na razie nikt, ale no, Ryder oberwie raz i pada. Cholera jasna. Dobra, dobra, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Gin! Gdzie jest jeszcze jeden? Jest tu gdzieś jeszcze jakiś? Dobra, nic. Ale ja muszę... No to jest bez sensu po prostu, że Ryder nie umie strzelać, totalnie. Dobra, udało się i teraz szybko tylko to zawieść, tylko to zawieść. Nie, 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 please, szybko! Udało się, dobra, udało się. Come on, CJ, we got enough. CJ, get up front, drive us out of here. Dobra, udało się. Halleluja. Ale do nas styk już było, nawet nie widziałem tego znacznika, ale wydaje mi się, że oberwał chyba raz. Tak uwaga, czy teraz ogar... O, cholera, ile tu poli... Myślałem, że to wszystko policja. Dobra, na szczęście nie. Dobra, chwila, gdzie ja mam jechać? O Boże, dobra, zjadę stąd, dobra, dam radę. Caps lock, żeby... O cholera. Dobra, ja nie... O fuck, minąłem to, dobra. Wrócimy, nie ma czasu, żeby się wracać. Nie! Boże, prawie się wywróciłem. Jazdę na dwóch kołach, ja podziękuję za takie atrakcje. Dobra, udało się nareszcie. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Dobra, czyżby to oznaczało, że u Memeta będziemy mieli teraz lepsze bronie? Błagam, powiedzcie mi, bo jak na razie to u niego mamy tylko pistolet, a tu szału nie ma. Dobra, nie, myliłem się. Okej, ale za to wykonaliśmy wszystkie misje u Rydera, teraz nam został tylko OG Locke i Carlos... jakiś tam. Dobra, na mapkę ja tutaj proszę i do kogo mamy najbliżej? Do Carlosa, bo do OG Locke'a jest cholernie daleko, więc lecimy sobie najpierw do Carlosa. Ile tu policji? Kurde, blaszka się nagle zrobiło. Get me
Kurde, ale żem zadriftował, no nie powiem. O, Balasi, dziękuję, dobra, no co, fuck, nie trafiłem w Balasów, tylko jakąś typiarę rozjechałem. Ej, to jest teren Balasów, kurde, Laszka, to tego nie lubimy. Musisz być w lowriderze. Okej, dobra, tu jest lowrider, szybko, poproszę lowridera. Czy mogę pożyczyć auto? Dobra, czy to się nada? Czy to ma chłupsianie? Ma chłupsianie, dobra, to się nada. Dobra, wysoka stawka lowridery. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash, your pink slip in the pot. Oh, kurde, Laszka. Then you pull up and race. The first pass the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose, eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Okej, mam nadzieję, że uda mi się zrobić coś, że nie będę musiał, znaczy, że to będzie wyścig po linii prostej, bo powiedział, że kto pierwszy... O, shit, on też jeździ luksusowo. Że to będzie wyścig po jakiejś linii prostej, bo tak na to wygląda, bo powiedział, że do słupu. Przecież jadę. O, fuck! O, cholera, to zdecydowanie nie będzie wyścig po linii prostej. Ale się dzieje, kurde blaszka, i pewnie muszę go wygrać. Znaczy, no na pewno muszę go wygrać. Dobra, udało się zdobyć prowadzenie, tylko gdzie ja teraz muszę? Dobra, dobrze, zjechałem. Strzelałem, że w prawo, ale udało się. O, przepięknie, niczy w Need for Speed Undergroundzie 2 tutaj go obróciłem. A się grało w Undergrounda 2 i to ile? Dobra, szybki jest ten lowrider, naprawdę fajnie, że mi się go udało. Dobra, tutaj będzie teraz w prawo, tak? O, fuck, nie. Dobra, jadę szybko. O, fuck, to policja, nie, proszę, nie. Dobra, chyba go ktoś potrącił, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tutaj skręcik na bok, no może, jak można inaczej skręcać niż na bok? Ale ja to powiedziałem, przepięknie. Skręty to mimo wszystko jest moja najsłabsza strona. Znaczy się skręty, skręcanie ogółem. Dobrze, że to pokazuje, gdzie jest następny skręt. Zdecydowanie wolę coś takiego niż tak jak miało to miejsce w Vice City, gdzie nam po prostu pokazywało to tak jakby drugi punkt. Wygodniejsze jest coś takiego, tak mi się przynajmniej wydaje. Cholera, drifty rąbane, ja nie umiem jeździć. O, czyżby był koniec? Powiedzcie, że to koniec. Tak, jest koniec, to nie ma żadnego punktu. Fuck! Boże, jakbym wypadł teraz albo coś by się stało, to bym się chyba zabił. Ja chyba sobie zabiorę autko od któregoś z tych kolegów. Ej, to tyle? Myślę, że tutaj będzie coś więcej misji, a tutaj tylko tyle. Dobra, zgarniemy sobie autko tutaj od tego kolegi, bo się prezentuje lepiej od naszego. A, to jest, dobra, to jest Carlos. Dobra, sorry Carlos, sorry, właśnie tak mi coś się wydawało, że to jest twoje auto, ale nie było tam obok ciebie mojej siostry, więc zwątpiłem. No i dobra, teraz nam została misja już tylko u OG Loka. No więc lecimy sobie teraz do niego, a do niego jak daleko jest... O, lol. Bardzo blisko. Dobra, to się nam udało. Dobra, wiecie co, walić to, bo ja tędy nie wyjadę nigdy, a to auto już mi ledwo prawie płonie. Tutaj mamy po drodze jakieś autko, więc sobie też blizniemy. Też się prezentuje całkiem spoczko.
I zastanawiam się w ogóle, bo co, napiszcie mi, co sądzicie o tym wgrywaniu nowych rzeczy, bo na forum moderskim zobaczyłem, że można powgrywać naprawdę niesamowite rzeczy. Mogę sobie powgrywać jakieś auta, które wyglądają jak GTA 5, że niektóre auta wyglądają naprawdę o niebo lepiej, że naprawdę są przepiękne sportowe auta. I co sądzicie o tym? Czy możemy coś takiego wgrywać? Może mi nawet w komentarzu podrzucicie jakieś fajne mody, znaczy nie mody, tylko po prostu jakieś rzeczy, które urozmaicają rozgrywkę i czynią grę ładniejszymi. A po prostu ten komentarz, który miał będzie najwięcej łapek, to go wgram po prostu. Co wy na to? Napiszcie mi w komentarzach i wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry pomysł, no więc do roboty. Szukajcie czegoś fajnego, jeżeli znacie coś fajnego, no to śmiało podrzucajcie. A wydaje mi się, że sobie powgrywam tak, że niektóre auta po prostu wyglądają tak lepiej, bardziej sportowo. To urozmaicie zdecydowanie nam rozgrywkę. Dobra, lecimy sobie na misję do OG Loka. Wróć między 20. No, chyba sobie ze mnie kpicie. Serio. Dobra, w takim razie ja zrobię tutaj drobny cut, bo nie będę tyle czekał, tylko zrobię sobie drobny cut, pójdę zasejwować grę i wrócę, bo tak to bym was po prostu zbytnio zanudzał. Dobra, to ja się z wami żegnam, do zobaczenia za chwilę, na razie. No i dobra, mamy pierwszą sobie, więc... Mamy pierwszą sobie, co ja mówię? Mamy pierwszą, no więc lecimy sobie misja plaża, dzika plaża. Co? What the fuck, to jest co? I'm putting together a listening party for my album. Nie no, gangstersko wygląda, nie powiem, że nie. I'm damn, as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't in the rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway. Taka lekka gaśnica. That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, OG. Shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Okej, okay. To było bardziej niż dziwne, naprawdę, zdecydowanie. Teraz by się nam przydało jeszcze jakieś auto. Idealnie, dobra. O nie, dobra, nie perennial, chociaż nie wiem, czy to się tutaj nazywa jako perennial. Tutaj są już jakieś dziwne te nazwy, nie ogarniam. A nie, perennial. No więc nie wiem, o co chodzi, ale to jest perennial, dobra. Dobra, wbijamy sobie tutaj na plażę. Okej, okay, dobra, pięknie. Jesteśmy już sobie na piaseczku, więc lecimy sobie na... O, fuck, nie, dobra. Tędy nie przejadę. Dobra, już to omijam. Tędy przejadę? Powiedzcie, że tak, powiedzcie, że tak. Jest, dobra, udało się. Perennial nie jest aż taki zły. No i dobra, lecimy sobie, zaparkujemy sobie tutaj, gdy dotrzesz na imprezę, pogadaj z DJ-ką. Okej, dobra. Dobra, ten nasz perennial nieco dziwnie wygląda przy tych wszystkich tutaj autach. No ale dobra, lecimy sobie na imprezę przy plaży. Okej, na by odpowiedzieć stwierdząco, na 10 tak, co tam? Tak. O Boże, dobra. Pytanie teraz, czy mam używać unlocków, czy normalnych? Wtedy musiałem używać unlocków, więc zobaczę, czy teraz też to tak wyjdzie. Dobra, lecimy. Raz. O nie, Boże, to... Dobra, czyli normalne strzałki? Okej, dobra, czyli tutaj są normalne strzałki, a nie unlocki, tak jak to miało miejsce tam. Ale to dobra, to normalne strzałki bardziej ogarniam niż, znaczy się WASD. Mamy zdobyć 2500, tak? Okej, no to na lajcie już mamy prawie 1000. Bam. Fajna jest ta piosenka, naprawdę. Podoba mi się. Dobra. Troszkę spuściliśmy z tonu. O, no, o, fuck, nie ten przycisk, dobra.
Dobra, 1500. Trzeba wyrabiać. O tak, ale teraz nam poszło combo. I dalej ciągniemy tą pasę. Nie, już się zepsułem niestety. O, już się robi jasno na zewnątrz. No proszę was, zróbmy to. Dobra, mam już, dobra, nalajcie, już mamy sobie, teraz tylko wyrobimy jak najlepszy wynik. Pam, pam, pam. No i dobra, udało się nam nabić o ponad 1000. Chcesz właśnie pogadać? Tak, okej. Okej, dobra. A, pozwól mi cię zaraz do mojego biura, ale ty prowadzisz. Kradnij furgonetkę ze sprzętem. O, dobra, już mogę wbić. Zawieź furgonetkę do warsztatu. Okej. What the fuck? Czy ja ją wydupczyłem właśnie z auta? Lol, na to wygląda. Okej, dobra, to było nawet bardzo dziwne. Wiedź, dobra, damy radę. Okej, ale nagłośnienie to naprawdę ma fajne. Widać tutaj, że sporo jest fajnych głośników z bass boostem też konkretnym. Gdzie mamy sobie jechać? Do Pain Spray, ale aż tak daleko? Pain Spray było gdzieś bliżej, przecież Pain Spray jest tu bliżej. Dobra, ja już nie wiem, lecę tam, gdzie mi każą. No ale wydaje mi się, że tam było bliżej. Pytanie tylko, czy my lecimy do Pain Spray? Bo nazwali to warsztatem, więc jest obciążenie to... O, fuck, nie policjant, czemu on? No to teraz może być przypał, naprawdę. Jeżeli nas policja zacznie gonić, to może być ciężko, tym bardziej, że ta nasza furgonetka nie ma zbyt dobrej sterowności. Okej, pytanie, gdzie jest ten warsztat magiczny? Okej, dobra, zajechałem od dobrej strony, lecimy sobie, parkujemy. No i... O co tutaj chodzi, pytanie? To nie jest Pain Spray chyba. Chyba chce nam po prostu zdjąć głośniki, czy coś, nie mam pojęcia. No w każdym bądź razie to nie jest Pain Spray, dobra, to już wiem, dlaczego nie tam jechaliśmy. No i dobra, udało się nam wykonać kolejną misję, tym razem u OG Locke'a. Pierwsza misja u OG Locke'a, czyli zdecydowanie najdziwniejszego gościa z całej tej bandy z Grove Street. W każdym bądź razie, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się wam podobało. Nie zapomnijcie mi napisać, co sądzicie o tym moim pomyśle z wgrywaniem jakichś modów, ulepszeń, grafiki, to wszystko. Ja sobie na pewno wgram ulepszenia grafiki na add-onsach, zaraz sobie zobaczę jakieś polepszenia grafiki, to wszystko, że w następnym odcinku naprawdę San Andreas będzie wyglądało zdecydowanie inaczej. No i pamiętajcie, że komentarz z największą liczbą mapek z jakimś modem, modyfikacją bądź coś w tym stylu, na pewno sobie wgram. W każdym bądź razie, ja się z wami żegnam, nie zapomnijcie o łapce w górze. No i na razie, cześć!